Jasne, dla potrzeb retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Rgilewki w celu zapobiegania skutkom suszy w dolinie został uroczyście oddany do użytku w gminie Grzegorzew. No, inwestycja, która na pewno w znaczący sposób pomoże naszym rolnikom, dla gminy wiejskiej to jest duża sprawa, budowa takiego jazu, który jest bardzo potrzebny do piętrzenia wody w dobie, kiedy dotyka nas susza, kiedy szczególnie tutaj w Wielkopolsce Wschodniej wiemy, że jest coraz trudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o suszę. Jestem bardzo szczęśliwa, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wybudowały na terenie naszej gminy ten oto obiekt. Piękne inwestycje. Od 2 tygodni nie padał deszcz. Widzimy, że dzisiaj woda i łąki kwitną pięknie. Także to są najlepsze inwestycje w ochronę środowiska, przeciwdziałanie suszy i to, czego się domagamy wszyscy. Zatrzymajmy wodę, kiedy jej mamy dużo. Woda jest zatrzymywana w rzekach czy rowach melioracyjnych poprzez znajdujące się na nich budowle piętrzące, takie jak jazy i zastawki. To jest jaz trzyprzęsłowy, zasuwowy, który ma 3 prześwity, tak? I tutaj dzięki temu jesteśmy w stanie zmagazynować wodę. Gdy opuścimy zasuwy, woda zaczyna się nam piętrzyć, tak? W miarę tego, jak ona się piętrzy, podnosi się od strony tak zwanej górnej wody, czyli z górnej strony biegu rzeki. Na dolnej części zaczyna być wody mniej, do czasu aż się wypełni. W momencie, kiedy ta woda zaczyna się wypełniać i powstaje tak zwana strefa cofki, czasami w zależności od wysokości piętrzenia, ta strefa cofki może sięgać nawet kilometr bądź też 2 kilometry, woda w korycie rzeki zaczyna się podnosić. Wtedy mamy tak zwaną retencję korytową. W przypadku takiego jazu jesteśmy w stanie właśnie w tej retencji korytowej zgromadzić kilka tysięcy metrów sześciennych wody bezpośrednio. Susza stała się dziś wyzwaniem dla wszystkich Polaków, ale to właśnie Wielkopolska Wschodnia jest obszarem, który najbardziej został dotknięty klęską suszy. Pogarsza się dostępność do wody, obniża się jej poziom w rzekach, jeziorach i w warstwach wodonośnych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wdraża szereg rozwiązań mających złagodzić skutki tych niekorzystnych zjawisk. Program kształtowania zasobów wodnych, inaczej retencji korytowej, jest naszym takim pionierskim i bardzo ważnym projektem. Zatrzymujemy dzięki właśnie takim urządzeniom, jazom, ale również zastawkom, innym urządzeniom i też przy pomocy melioracji, której odwracamy rolę z tej odwadniającej na nawadniającą. To jest bardzo przyszłościowy i bardzo pomocny dla rolników program. Udało nam się dzięki tym naszym działaniom zatrzymać naprawdę wiele wody tutaj w regionach, w obszarach rolnych. Zresztą udało nam się zwiększyć poziom w ogóle retencji i zatrzymywania wody w całej Polsce w stosunkowo krótkim czasie. W sumie na rzece Rgilewce w ramach programu kształtowania zasobów wodnych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wybudował 6 jazów. Jest to dla nas największa inwestycja, która była realizowana w 2020 roku. Największa inwestycja związana z retencją w całym regionie wodnym Warty. Należy wskazać, że to jest symboliczne otwarcie jazu. Łącznie było ich 6, tak? 6 jazów, których łączna kwota 10,6 miliona złotych. Do tego jeszcze kilkanaście mniejszych urządzeń hydrotechnicznych na dopływach rzeki Rgilewki. Łącznie jesteśmy w stanie dzięki nim magazynować blisko 50 tysięcy metrów sześciennych wody i na kilku tysiącach hektarów użytków zielonych poprawić stosunki wodne. W najbliższym czasie rząd przewiduje kolejne działania mające na celu poprawę gospodarki wodnej. Będziemy inwestować w przeciwdziałanie przeciwpowodziowe. Będzie odbudowany wał przeciwpowodziowy na rzece Warcie od koła do Kościelca. Już ten przetarg został zakończony i ta inwestycja już rusza. Także te inwestycje są ciągle. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie inwestował w ochronę przeciwpowodziową i w ochronę środowiska. Państwowe Gospodarstwo Wodne zakończyło pracę nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy, który ma wskazać najistotniejsze kierunki działań zapobiegające kryzysowi wodnemu.